Tak. W 1842 roku cała polskość znajdowała się pod zaborami. Cała? Nie. Jedna maleńka polska osada otoczona wokół przez turbany, kebaby i hałwę wciąż dba o tradycję polskości. A oto nasz główny bohater, Michał Czajkowski, który udaje się obecnie na poświęcenie osady i nadanie jej imienia Adampol. Na cześć księcia Adama Czartoryskiego oczywiście.